Marcin, podczas ostatniej gali nieudany powrót. Co dalej? Widzisz, to nie chodzi o powrót. Nieudana czy nieudana walka. No, każda walka jest udana, jeżeli do niej podchodzisz, prawda? Wynik akurat był nie na moją korzyść. Nie zagrało kilka czynników, na które, może nie to, że nie miałem wpływu, które w jakiś sposób źle chciałem przejść. No i co? No i wynikiem była przegrana walka, a co dalej? Wiesz, koniec jest wtedy, kiedy stajesz w miejscu. Życie to ruch. Cały czas coś się dzieje, no i za chwilę będzie nowa walka. Coś już wiadomo o twoim przeciwniku na KSW 35? Coś wiadomo, ale no, normalną rzeczą jest to, że nie mogę nic powiedzieć, ponieważ no, dopóki oficjalnie to nie zostanie ogłoszone przez włodarzy, to ja nie mogę nic powiedzieć, ale już na pewno są takie, można powiedzieć, grubsze przymiarki. Trochę nowych twarzy będzie w KSW 34. Czy zawodnik, z którym być może ty zawalczysz, to też będzie nowa twarz? Nie, akurat tutaj, wiesz, tutaj już jest, jeżeli chodzi o wagę ciężką, jest bardzo mocna ekipa, bardzo dobrzy zawodnicy. I teraz właściciele muszą już nas ze sobą w jakiś sposób zestawiać, bo ponieważ jest na tą chwilę takich 10 zawodników, którzy systematycznie walczą. W marcu KSW 34 na Torwarze, walka wieczoru, Karol Bedorf, no właśnie, James McSweeney. Ty jesteś tą osobą, która chyba Karolowi może wyjątkowo dużo o McSweeneyu powiedzieć. Co byś mu doradził, powiedział, podpowiedział? To znaczy, wiesz co, ja akurat Karolowi nie mogę nic powiedzieć, bo z tego, co można zaobserwować walki, Karol ma przegląd walki. Myślę, że tak jak ja się przygotowałem na McSweeneya, a nie poszło mi, tak myślę, że McSweeney będzie walczył z Karolem, tak jak ja spodziewałem się, że ze mną będzie walczył. Także tak myślę. Czyli no, tym swoim takim stylem starszym, jest dynamiczny na nogach, doskok, odskok, nie idzie raczej w bójkę, raczej uderzy 2-3 ciosy i trzyma dystans, jest bardzo dynamiczny na nogach, wiesz, wyczuwa dobrze walkę, gdy dostaje kontrę, to raczej już się w tą bójkę nie pcha.